Parę miesięcy temu na Starym Mieście archeolodzy odkopali relikty Białej Bramy, tak zwanej Bytomskiej. Rozgorzała dyskusja na temat tego, co z tą bramą zrobić. Są już wstępne urzędowe decyzje w tej sprawie. Tak, rzeczywiście Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przychylił się do decyzji, do propozycji miasta dotyczącej upamiętnienia tych fundamentów Bramy Bytomskiej, które zostały odkryte. Tak więc ślad tej budowli zostanie odznaczony odmiennym kolorem w nawierzchni. Dodatkowo na jednej z przyległych kamienic pojawi się tablica informacyjna, a także planowane jest wykonanie makiety z odpowiednimi informacjami, oczywiście z odpowiedniego materiału. Co było przesłanką do podjęcia takiej decyzji? No, przede wszystkim nie jest możliwa rekonstrukcja bramy, choćby z uwagi na obecną zabudowę w tym miejscu. Jakieś rozwiązania, które by skutkowały wyłączeniem z ruchu, no, również by bardzo duże utrudnienia w komunikacji w tym rejonie wprowadziły. Stąd właśnie taka decyzja, na co zresztą przychylnie, na co zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ja bardzo się cieszę z jednego tylko faktu, że nie kazano tej ruiny Białej Bramy rozebrać. Jedynie ją zasypano, a to pozwoli kiedyś, w późniejszych latach, powtórnie ją odkopać. I ja wierzę, że to prędzej czy później nastąpi, tak jak i w przypadku reszty zabytków. Były różne pomysły na tą Białą Bramę, żeby ją przeszlić, żeby ją może nawet odbudować, może tylko kawałek, może nie do samego dachu. Jak pan optował? Jak to pana zdaniem powinno być pokazane? W związku z tym, że prowadzę taką grupę turystyki historycznej, odwiedziliśmy wiele miast na południu Polski, w których ten problem rozwiązano inaczej niż w Gliwicach. Nie zasypywano tam reliktów przeszłości, jedynie się wiele miast chwali. Bielsko-Biała, Olkusz, Kłodzko, nawet benedyktyni w Tyńcu postarali się o pokazanie swojej historii, eksponując podziemne krypty i swoje muzea. Uważałem, że Białą Bramę należy pokazać za pomocą przeszklenia, które jest jedyną, chyba najlepszą opcją dla pokazania tego rodzaju zabytku. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Trzeba pojechać do tych miast, które wymieniłem, i zobaczyć, jak samorządy tamtych miast sobie poradziły z tym problemem. Co ciekawe, niejednokrotnie włożono na ten cel duże środki. Proszę sobie wyobrazić, że w Bielsku-Białej, kiedy odkopano tam jeden ze starych budynków na rynku, zbudowano specjalne, duże pomieszczenie, mniej więcej 10 na 10 metrów, przykryte szklaną płytą, wewnątrz zamontowano klimatyzację. Tylko po to, aby szyby nie parowały od wewnątrz i ludzie mogli swobodnie oglądać, co też dawniej w Bielsku było zbudowane. Czy ta decyzja była jakoś szeroko konsultowana, no, chociażby na przykład z kupcami, którzy tam pracują w sąsiedztwie? Spotkania były cały czas na miejscu. Bardzo ciągła była współpraca przede wszystkim z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pamiętajmy, że to są specjaliści i jakby na tej opinii również bardzo to było z Wojewódzkim Konserwatorem szczegółowo omawiane. Biała Brama Gliwicka stoi albo stała po drugiej stronie Czarnej Bramy. Tędy do miasta się wjeżdżało i wyjeżdżało. Gliwice były wówczas na ważnym szlaku komunikacyjnym. Dzisiaj to się tak mówi, komunikacyjnym, a tu chodzi o szlak handlowy. Kraków-Wrocław, tak jak i dzisiaj. To jest ten sam kierunek. Kraków-Wrocław i w drugą stronę Morawy i Węgry. Tędy kupcy wjeżdżali, tu handlowano, tu przeładowywano towary. Stąd te bramy miały dla nas, dla Gliwiczan, ogromne znaczenie. A skąd się wzięła ta decyzja? Ja próbowałem, skąd się wzięła decyzja władz miejskich o tak nikczemnym potraktowaniu tego zabytku.
Ja myślę, że to związane jest z powojennymi przemianami demograficznymi w Gliwicach. Rdzenni mieszkańcy miasta związani z tą ziemią zostali albo zabici, albo deportowani do Niemiec. Z kolei do ich mieszkań i domów wprowadzeni zostali na siłę deportowani z Kresów. W latach PRL-u do Gliwic zawitały tysiące, dziesiątki tysięcy mieszkańców praktycznie całej Polski i ta cała mieszanina nie jest w żadnym stopniu związana z Gliwicami. Dla niej Gliwice kompletnie nic nie znaczą. Stąd właśnie taka decyzja o praktycznie zniszczeniu tego obiektu, tak jak i co dla mnie jest naprawdę rzeczą kuriozalną, zniszczenie drewnianej drogi na ulicy Plebańskiej, którą też niedawno odkryto. W tamtym przypadku sprawa jest jeszcze gorsza, bo całkowicie zniszczono tą drogę, wyciągnięto drewniane deski, po których jeżdżono z rynku w stronę plebanii. Tutaj przynajmniej mury zostaną, będzie można je odkopać i kiedyś pokazać światu. Tak podsumowując, będzie to podobne rozwiązanie, jakie jest na przykład na rynku, czy przy rynku zastosowane w stosunku na przykład do wagi miejskiej, która tam wcześniej stała, do murów, tak, na zwycięstwa? Jeśli chodzi o nawierzchnię, tak, dodatkowymi elementami będzie ta tablica informacyjna oraz makieta, o której mówiłem. Z takich reliktów, oprócz oczywiście tych fragmentów bramy Raciborskiej, którą większość Gliwiczan dobrze zna, to jeszcze jakiś czas temu zdecydowano się na przykład odrestaurować, wynieść z powrotem nad ziemię studnie na rynku. Odbudowywanie takich obiektów, czy to jest właściwy kierunek? No, studnie na rynku to jest rzecz dla mnie śmieszna, bo to jest nowa studnia. To tak jakby ktoś sobie wykopał nową studnię, wykonał ją z betonu i obłożył zupełnie nowymi kawałkami piaskowca i pokazał światu, że to jest studnia ze średniowiecza. No to jest dla mnie bardzo, bardzo śmieszne. Ja monitorowałem przez cały czas proces odkopywania tej studni na rynku. Oglądałem to i z przerażeniem stwierdziłem, że oryginalne stare kamienie zostały wywiezione na śmietnik, a zabetonowano krąg i ułożono tam na wierzchu tą wiecznie zaparowaną szybę. No to jest rzecz naprawdę śmieszna. Co jest jeszcze ciekawe, zabrakło tutaj inwencji archeologów, którzy z powodu pośpiechu związanego z oddaniem rynku do eksploatacji dokopali się jedynie do 2 metrów głębokości tej studni. Kiedy ja byłem ogromnie ciekaw, co jest na dnie tej studni, oni również prawdopodobnie, ale nie dane im było dokopać się głębiej. Ale w tym przypadku będzie tak samo. Kiedyś do dna studni i oni się dokopią.